W poradniku wyjaśniamy, jak ukończyć rejs zbieraczy złota dotyczący starożytnych skarbców. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli film Ci się spodoba. Rejs dotyczący skarbców możesz zakupić w namiocie zbieraczy złota, gdy posiadasz minimum 25 poziom w danej kompanii handlowej oraz wykupione awanse do tego poziomu. Na przystani Morrow's Peak możesz znaleźć dedykowany rejs na skarbce w regionie Devil's Roar. Przyniosą Ci one więcej złota i reputacji. Możesz rozpocząć rejs, głosując na stole na swoim statku. Po zagłosowaniu na rejs, w swoim ekwipunku znajdziesz kompas. Skieruje Cię on na najbliższą wyspę, na której musisz odnaleźć wskazówkę. Kompas pokaże Ci dokładną lokalizację, w której zakopana jest podpowiedź. Kieruj się do miejsca, w którym wskazówka kompasu zacznie się szybko kręcić w kółko i zacznij kopać. Po wykopaniu wskazówki dookoła Ciebie mogą pojawić się szkielety. Często po ich zabiciu znajdziesz dodatkowe skarby. Gdy podniesiesz wskazówkę, w Twoim ekwipunku pojawi się fragment mapy. Mapa wskaże wyspę oraz miejsce, w którym będzie zakopany klucz do skarbca. Miejsce to będzie oznaczone symbolem X-a. Jeśli masz szczęście, możesz znaleźć to miejsce po pierwszej wskazówce. Jeśli jednak nadal nie trafiłeś na symbol, podążaj dalej za kompasem. W przypadku dużej wyspy, często możesz znaleźć na niej więcej niż jedną wskazówkę. Gdy znajdziesz już wystarczającą liczbę fragmentów mapy i będzie na niej widoczny X, znajdź wyspę na mapie i skieruj się tam. Wykop skrzynkę. Znajdziesz w niej klucz do skarbca. Możesz kontynuować przygodę i zdobyć więcej skarbów, jednak masz również możliwość sprzedaży samego klucza. Klucze mogą się od Ciebie różnić w zależności od Twojego poziomu uzbieraczy złota. Klucz może być kamienny, srebrny lub złoty. Gdy na niego spojrzysz, znajdziesz informację o wyspie, na którą możesz się kierować. Możesz również przeczytać jego opis. Znajdziesz tam wskazówkę dotyczącą dokładnej lokalizacji skarbca. Jeśli jednak nie wiesz, gdzie go znaleźć, pokażemy Ci wszystkie lokalizacje skarbców. Totem Księżyca oznacza wyspę Crescent Isle. Na tej wyspie skarbiec znajdziesz w jej środku. Jeśli wejdziesz do tunelu od zachodu, skarbiec znajdziesz zaraz po prawej stronie za zakrętem. Jeśli masz totem Skarabeusza, skieruj się na Crook's Hollow. Skarbiec znajdziesz w jaskini zaraz za wodospadem od strony południa. Wejście do skarbca będzie zaraz po lewej stronie, a miejsce na totem po prawej stronie od wejścia. W przypadku totemu węża, kieruj się na wyspę Mermaid's Hideaway. Skieruj się na północno-zachodnią część wyspy. Znajduje się tam duży łuk skalny, pod którym znajdziesz jaskinię. Naprzeciwko niej znajduje się miejsce na totem. Z totemem rekina udaj się na wyspę Kraken's Fall. Żeby znaleźć ten skarbiec, zaparkuj przy zatoce od strony zachodu. Gdy skierujesz się w głąb zatoki i skręcisz w lewo na lądzie, przy skałach znajdziesz skarbiec. Miejsce na totem znajdziesz przy niewielkich skałach po prawej stronie. Totem niedźwiedzia kieruje Cię na wyspę Devil's Reach. Jeśli szukasz skarbca na tej wyspie, znajdziesz go przy plaży na południowej stronie wyspy. Totem umieścisz z lewej strony od wejścia. Totem orła kieruje Cię na wyspę Fetcher's Rest. Skarbiec znajdziesz w jaskini w środkowej części wyspy. Na północny zachód od wulkanu znajdziesz wejście. Wejdź do środka, a obok dużej kotwicy znajdziesz miejsce na totem. Totem słońca oznacza wyspę Ashen Reaches. Aby znaleźć skarbiec na tej wyspie, zaparkuj od strony południowego zachodu. Wejdź do jaskini. Po lewej stronie na skałach znajdziesz miejsce na totem, a po prawej stronie wejście do skarbca. Żeby rozwiązać zagadkę w skarbcu i zdobyć skrzynię pradawnych danin, musisz znaleźć medaliony. Gdy umieścisz medaliony w ołtarzu, pojawią się na nim symbole, które musisz ustawić na filarach. Ostatni filar powinien przedstawiać wszystkie trzy symbole z pozostałych filarów. Rozwiązania możesz wprowadzać nawet, jeśli nie znajdziesz wszystkich medalionów. Możesz spróbować znaleźć rozwiązanie na podstawie ostatniego filaru.
Gdy wprowadzisz prawidłowe rozwiązanie, zatwierdź przycisk na ołtarzu. Przed tobą otworzy się skrytka, w której znajdziesz skrzynię pradawnych danin. Na różnych poziomach skarbca znajdziesz mnóstwo skrzyń, jak i kubki złota. Na wyniesienie wszystkich skarbów masz 3 minuty, więc musisz się spieszyć. Zabierz skarby na statek i sprzedaj je na dowolnej przystani. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.